Cześć. Witam serdecznie. Aktualizujemy temat budowy kampera na bazie Renault Grand Espace. Dzisiaj, jak widzicie z tyłu, będę kończył meble. Postaram się dzisiaj jakby zamknąć sprawę mebli. Oczywiście bez frontów. Jak widzicie tam z tyłu, nie ma tam frontów i nie będzie na razie, dlatego że czekam, mam pewną myśl, jak zrobić fronty i zrobić je nowocześnie, ale czekam na dostawę, więc jak ta dostawa dojdzie i wypróbuję to rozwiązanie, no to wtedy Wam pokażę, jakie wybrałem rozwiązanie. Natomiast dzisiaj spróbujemy, jak widzicie z tyłu tutaj, dokończyć już meble w takim kształcie, jakie będą już ostatecznie. Teraz co będę robił dalej? Wezmę sobie tą 10-centymetrowy kawałeczek, przystawię sobie go tutaj i tu mam wymiar, gdzie będzie stała następna duża ściana, taka sama jak ta ściana. Tu sobie ją postawię w tym miejscu. Mam wymiar, także nie muszę się bawić w odmierzanie, tylko wystarczy, że postawię sobie tą deskę, tą płytę i tutaj od razu mam wymiar, także sobie teraz dostawię tą płytę, wytnę sobie ten kawałek tutaj i zmierzę sobie, czy na górze płyta gdzieś nie będzie zawadzać. Tu jeszcze na górze będzie daszek, także ta cała zabudowa będzie zamknięta. Tak, zabieram się do pracy, włączę się, kiedy będę miał tą ścianę postawioną. Zobaczcie, tutaj przyciąłem płytę na taki wymiar, żeby elegancko mi weszła tutaj w nadkole, ale tutaj mi blokuje na górze, widzicie? Tutaj blokuje mi na górze. Więc będę musiał sobie tutaj albo albo mocno ją zaokrąglić na górze. Tutaj ją mocno zaokrąglić. I wtedy sprawdzimy, czy mi to wejdzie. Albo sobie wymierzę po prostu taki kształt, jak tutaj jest. I to zaraz sprawdzimy. Także pierwsza część wycięta. Teraz sobie zrobimy z górą. Tak, zaraz się włączę. Zobaczcie, tą część już mam przykręconą. Tu jak widzicie jest wycięcie. Tutaj już tą deseczkę mam przykręconą na konfirmanty. Natomiast z drugiej strony nie mogę jej przykręcić, ponieważ tam już jest też przykręcona ta deseczka konfirmantami. Więc tą deseczkę przykręcę do ścianki takimi kątownikami, złącza meblowe. Te złącze meblowe się daje do jednej płyty, pod jedną płytę, drugą i się od góry w ten sposób przykręca i w ten sposób przykręca. Użyję do tego takich grubszych śrubek, ale krótkich. Także tutaj muszę w tym miejscu tą deseczkę muszę chwycić tutaj na takie dwa kątowniczki, bo ona tutaj widzicie lata, bo z tej strony jest deseczka, no mnie przykręca tutaj do tego, więc tą deseczkę muszę sobie tu wzmocnić dwoma kątowniczkami. I zaraz tutaj położę blat. To będzie drugi blat. Ten jest większy, bo tu jest zlew, to będzie mniejszy. Także zaraz się włączę, jak to zrobię. Zobaczcie, ta deseczka już jest przykręcona. Tu są konfirmanty. Tu są przykręcone kątowniki. Te kątowniczki sobie zamykamy. Już mamy gotową podstawę pod blat. Zaraz tutaj przykręcę blat. Będę miał praktycznie tą część gotową, tylko jeszcze dach i będzie ładnie. Także zaraz się włączę, jak to przykręcę. Zobaczcie, mam już całość. Tej części nie będę zabudowywał. Tutaj jeszcze na górę muszę dać deskę, ale oczywiście muszę ją wyciąć, bo jeżeli tutaj jest problem, to muszę tą deskę tak wyciąć, żeby ona nie zawadzała tam o te miejsca tutaj na górze. Także muszę zaraz to wymierzyć, ale mniej więcej jeżeli chodzi o mebel, to już jest gotowy. Tutaj będzie część elektryczna, tu będą ubrania, tam będzie kuchnia. Także tutaj jeszcze tą deskę i spróbujemy całość włożyć już do środka i spróbujmy to przykręcić. Natomiast jeszcze muszę sobie wymierzyć tą platformę tutaj, jak daleko ona może być
przykręcona i jak tutaj daleko może się wysuwać. Będę musiał prawdopodobnie przyciąć. Także zobaczcie, jak wygląda całość. Oczywiście jeszcze zlew muszę sobie przykręcić, ale to już jest praktycznie mała robota. Także włączę się, kiedy będę miał górę i kiedy będę miał przykręcony już zlew. Zobaczcie, mam już całość. Na górze jest też deska. Deska jest tak przycięta, żeby tam nie kolidować z tapicerką. Zobaczcie, jak to wygląda. Tak wygląda. Tamtą część nie zabudowuję, bo tam mam pewien plan. Jak się nie uda, to ją zabuduję, a jak się uda, to zostawię tak, jak jest. Tu jest na dole miejsce, gdzie będzie cała elektryka. Tu będzie akumulator i wszystkie sprzęty. Tutaj będzie boiler i jakieś tam kuchenne sprawy. Tu mamy zlew. Tu mamy półkę na ubrania. Także tak to wygląda. Zaraz wam pokażę jeszcze z drugiej strony. Tak to wygląda z drugiej strony. Tu jest miejsce. I tu oczywiście jest, będzie miejsce na łóżko. Oczywiście jeszcze tutaj będzie ocieplenie, ale to dopiero wam pokażę później. Także tak wygląda moja zabudowa na razie. Teraz postaram się poprzykręcać tą całą, całe te meble do podstawy. I zobaczymy, jak to się będzie trzymać. Meble przykręcone. Są przykręcone na 6 śrub i powiem wam szczerze, całe auto chodzi, a to nie puści. Także chciałem to jeszcze na pewnych wysokościach jeszcze przykręcić do karoserii, ale ja wam powiem, że to nie ma sensu. To tak mocno trzyma, że całe auto chodzi. Także tu mamy, słuchajcie, sprawę mebli zakończoną, oprócz oczywiście przodów, czyli tych drzwiczki, które tu będą. Także na razie zostawiam to w tej formie, jaka jest. Teraz jeszcze sobie zamontuję boiler tam do miejsca docelowego i go przykręcę do ziemi, żeby boiler już sobie leżał we właściwym miejscu. Także zobaczcie, jak to wygląda. Jeszcze wam pokażę z drugiej strony. Gdzie jest przykręcone ładnie, elegancko, tak jak sobie wymierzyłem. I teraz tutaj ta odległość. Teraz sobie wam powiem, jaka tu jest teraz odległość. Tak, zobaczcie sobie, że po przykręceniu mebli, po postawieniu ich, tu mamy jakieś do tej części jakieś 86 cm. 86 cm do tej krawędzi tutaj, bo tu wiadomo, tu jest wgłębienie, ale ja patrzę do tej krawędzi, która biegnie już do końca. Także mamy 86 cm tu jeszcze miejsca i tu oczywiście będzie łóżko. Także na chwilę obecną te główne prace meblowe uważam za zakończone. Oczywiście fronty, oczywiście tutaj wykończenia tych brzydkich listew, które są przycięte, a nie są obrobione, nie ma tych takich ładnych rogów jak tutaj. Także to też będę obrabiał. A teraz zajmę się boilerem i spróbuję go wstawić już w miejsce docelowe, w tamto miejsce. Zabieram się do pracy. Zobaczcie, boiler zamontowany. Boiler leży w tym miejscu. Oczywiście muszę chyba dokupić dłuższą rurę, bo ta rura, ja chcę, żeby ona mi tu wychodziła. Tylko jeszcze pracuję nad tym, w którym miejscu ona będzie wychodzić. Dlatego, że tutaj jest 10-centymetrowy próg, a on jest tylko dlatego, że tutaj będzie jeszcze izolacja na podłodze. Najważniejsze w samochodzie, może nie najważniejsze, ale jedno z ważniejszych, to jest izolacja. Wierzcie mi, że jak dotykacie tych listew metalowych, to są jak radiatory z jakiejś zamrażarki. Dosłownie tutaj jest ciepło,
ciepłe, jak położysz rękę, to za chwilkę to miejsce, gdzie leży ręka, jest ciepła, a tutaj jest radiator, zimny, lodowaty radiator. Dlatego zostawiłem tutaj 10 cm do góry, nie tylko po to, żeby tam się rzeczy nie wysuwały, ale też po to, że tutaj będzie podniesiona izolacja. Około 8 cm będzie izolacji. To jest 10 cm, więc izolacja będzie troszeczkę niżej. Także tak to będzie wyglądać. Tu na całej powierzchni będzie izolacja. Pokażę Wam, jaką zastosuję, bo chcę zastosować izolację taką, którą będę mógł demontować i wkładać sobie tu w szyny normalnie fotele. Czyli tutaj około 4 foteli mi tu wejdzie. Jest kierowca 5, więc 5 osób będzie mogło tym samochodem sobie spokojnie jeździć. Gdyby mój tam staruszek Espace zawiódł, wtedy tu wkładam fotele i mogę wozić dalej rodzinę. Natomiast kiedy nie wożę rodziny, wyciągam fotele i w tym miejscu będzie izolacja i tu będzie łóżko. Także teraz zrobię taką ciekawostkę. Tutaj widzicie, te powierzchnie są brzydkie, ale mam jeszcze taśmę w tym samym kolorze co meble i spróbuję sobie tutaj przynajmniej te dwie powierzchnie i może tą trzecią jeszcze tutaj taką taśmą po prostu okleić. Także wyłączę się, jak będę miał gotowe. Jedno już przyklejone. Zobaczcie sobie, tak wyglądała wcześniej ta powierzchnia. A teraz jest tak, to jest naklejka. Docisnąć dobrze. Najpierw sobie wymierzyć, obciąć, a później odkleić tą taśmę z dołu i docisnąć. Zobaczcie, jak ładnie to wygląda. Wcześniej ta powierzchnia wyglądała tak. A teraz ta powierzchnia wygląda tak. Także oklejam jeszcze te dwie i się włączę. Zobaczcie. Tutaj już krawędzie są gotowe. Tutaj krawędzie są już gotowe, ładnie. Na dole krawędzie są gotowe. Ale to nie wszystko, bo oczywiście tutaj na górze też jest elegancka listwa. Są wykończenia porobione, także tutaj też. I tam na górze też. Pamiętajcie, liczy się estetyka również. Nie przejmujcie się Wam, że tam jakiś wymiar Wam lekko nie wyjdzie, że meble będą troszeczkę krzywe jeść gdzieś tam. Się nie przejmujcie. Cieszcie się tym, że zrobiliście zabudowę. I to jest ważne. Każda następna będzie Wam wychodziła lepiej. Tu oczywiście tutaj jeszcze będą zaślepki, bo tu mamy widoczne śruby. W tych miejscach tutaj tu będą zaślepki, jeszcze na górze też. Ale tak jak widzicie, to już jest praktycznie ta część meblowa zakończona. I to, co mi zostaje, to już podłączenie sobie po prostu wody. Czyli zbiornik, wyjście wody, podłączenie pod nasz boiler i oczywiście wstawienie tutaj kranu, który będzie sobie tam elegancko siedział. Podłączenie wszystkich tam instalacji, ale tym zajmiemy się za chwilkę. Najpierw, co chciałbym zrobić, to chciałbym się z tą zabudową przejechać po prostu. Przejechać się jakieś może, nie wiem, kilkadziesiąt kilometrów i zobaczyć, jak ta zabudowa będzie się sprawowała w czasie jazdy. Trzyma się bardzo mocno, można ją ciągnąć z całej siły. Te śruby są tutaj mocno przykręcone. Jak widzicie, tutaj te śruby po fotelach, czyli po tych listwach, czyli w tych listwach jeżdżą fotele, więc ja się w te same dziury wkręciłem tutaj śrubami. Tam jest za boilerem jeszcze jedna. Tu jest następna. Tu jest jeszcze jedna i tam jest jeszcze jedna. O, tam ją widać. Także zobaczcie, ładnie to zaczyna wyglądać. Ładnie tutaj zaczyna być miejsce. Oczywiście ta wykładzinka pójdzie stąd. I tu mamy widok na auto. Także jeszcze się nim przejedziemy. Sprawdzimy, jak to wszystko, czy gdzieś coś nie terkocze, coś nie lata. I później zabierzemy się za podłączenie wody. Wodę sobie poprowadzimy na razie w tym miejscu tutaj, gdzieś tam z boku. Później sobie to przymocuję tak, żeby tu była jakaś listwa, żeby tej wody nie było widać, tego przewodu. Także podłączymy się zaraz i najpierw przejażdżka, a później praca. Jestem właśnie w trasie.
dwie rzeczy, które mi przeszkadzają. To znaczy tak, meble trzymają się rewelacyjnie. Nie słyszę żadnych dźwięków. Jadę teraz taką dość wyboistą drogą specjalnie, żeby zobaczyć, co mi się nie podoba. I nie podobają mi się dwie rzeczy. Pierwsza to jest, słyszę pod samochodem tłumik od Webasta. Żeby go zamocować, ten tłumik przykręciłem do osłony rury wydechowej. No i ta osłona, jak wiecie, jest taka lekka, taka aluminiowa. Tłumik jest również taki lekki i słyszę po prostu na dziurach, jak ten tłumik jakby, teraz tego nie słychać, ale jakby odzierał się o tą osłonę. Także muszę, o, teraz słyszałem, muszę tam wsadzić po prostu jakąś gumę pomiędzy nie, żeby nie było słychać tego, o, teraz znowu piszczy. To jest jedna rzecz, która mi się nie podoba. A druga rzecz to jest, może nie podoba mi się, ale ten fotel, na którym siedzę, jest dopasowany do mnie. Ja mam akurat 1,78 m, czyli wygodniej mi się siedzi. Mam dopasowane wymiary, ręka przy kierownicy, wszystko pasuje. Natomiast mebel, który jest tutaj za fotelem, słyszę, że lekko szura, odziera, on jest zaokrąglony, ale szura o fotel. Także muszę tam coś wsadzić, jakąś szmatkę czy jakiś tam filc, żeby po prostu nie przecierała mi się skóra, bo to nie jest aż taki dźwięk, który by przecierał tą skórę, ale po prostu słyszę to. Także dwie rzeczy, które mi się nie podobają. Natomiast meble się trzymają rewelacyjnie. Jechałem na dość takich mocnych wybojach. Nic, słyszałem tylko dwie rzeczy, czyli tłumik od Webasta pod samochodem i tutaj fotel, który lekko się chwieje razem ze mną i słychać, że jakby o skórę sobie tam piszczy. Są dwie rzeczy, które muszę poprawić. Natomiast za chwilkę jadę akurat teraz sobie drogą wojewódzką, za chwilkę wjadę na autostradę i sprawdzę sobie w sumie, jak teraz nic się nie dzieje, to myślę i później nie będzie, no ale chcę się kawałek przejechać, jakieś hamowanie, przyspieszanie, zobaczymy, jakie będą efekty. Także na chwilę obecną się rozłączę i włączę się na autostradzie A1. Jestem właśnie na obwodnicy Rybnika. Za chwilkę wjadę na autostradę A1. Tutaj macie moje aktualne spalanie, czyli taka w trybie miejskim mniej więcej spala mi to auto 7,8, no jakieś około niecałe 8 litrów na 100 km. Także nie jest źle. No zobaczymy, jak sobie wjadę na autostradę. Sprawdzę sobie później też. Myślę, że to auto tam do 7 litrów powinno mi na dłuższej trasie zrobić. Także zobaczcie, co widzę w tylnym lusterku. Czyli w tylnym lusterku, jak widzicie, mam troszeczkę mebli, ale bez problemu widzę całą trasę. Trochę moje ręce zasłaniają. Ale widzę spokojnie w tylnym lusterku całą trasę. Także myślałem, że to będzie bardziej zasłonięte, ale jednak nie. Także za chwilkę się włączę, zaraz wjeżdżam na autostradę. Sprawdzimy sobie później też spalanie. No, natomiast na takiej drodze jak tutaj obwodnicy jest kompletna cisza. Jedynie co teraz mi brzęczy, to tutaj ta klapka od na telefon. Tam na mnie teraz brzęczy, natomiast w samochodzie jest kompletna cisza. Nie słychać ani mebli, ani nie słychać mojego fotela, nie słychać też praktycznie w ogóle tego tłumika. Ja się przełączę, zobaczcie tam z tyłu, jest kompletna cisza. Podobnie jest też na drodze, kiedy jadę jakiejś takiej dziurawej, też jest cisza, słychać tylko ten tłumik od Webasta i mój fotel. Natomiast tutaj, jak widzicie z tyłu, miejsce jest. Także za chwilkę tam się znajdzie podłoga, łóżeczko, izolacja podłogi. Także jedziemy dalej.
Za chwilkę się włączę, bo za chwilkę wjeżdżam na autostradę. No właśnie, wjeżdżamy na autostradę. Zaraz na nią wjadę. Na razie mam taką miniaturową obwodnicę, żeby do tej autostrady dojechać. Także jeżeli chodzi o tryb autostradowy, to tutaj w samochodzie nic nie słychać. Nawet mój fotel się nie przesuwa. Także jest to praktycznie no bardzo wygodne. Zauważyłem, że meble trochę dociążyły auto. Nie mocno, bo te meble tam może ważą, nie wiem, 60, 50, 60 kg, może troszeczkę więcej. Ale dociążyły leciutko auto, jest bardziej wygodnie. Jakby nie ma takiego podskakiwania na hopserach, to mnie cieszy. Teraz trochę słyszę fotel. No, ale poza tym jest bardzo wygodnie, przyjemnie. Dzisiaj mamy taką pogodę dość ciekawą. Także włączę się jak będę już na autostradzie, tak, bo to jest jeszcze taka obwodnica, jeszcze jadę nie tym pasem, także włączę się za chwilkę. No i jesteśmy na autostradzie, autostrada A1, odcinek Rybnik Knurów, także prędkość autostradowa 100 na godzinę. Teraz spalanie po wjechaniu na autostradzie 7,8, także no jestem zadowolony, meble naprawdę rewelacja, cichutko. Nic nie skrzypi, nic się nie telepie. Zobaczymy jeszcze, jak będzie załadowany. Tam jeszcze za chwilkę dojdzie. Będziemy dzisiaj jeszcze lub jutro z rana będę montował kran, całą instalację wodną. Spróbuję już podpiąć wszystko pod boiler, tak na zicher. Także no, jestem zadowolony. Na autostradzie nawet nie słychać mojego tłumika, który tam ociera mi leciutko o osłonę rury wydechowej, także no, jestem zadowolony. Ten etap taki, można powiedzieć, jeden z trudniejszych etapów jest, myślę, zakończony. Także oglądajcie autostrada A1, autostrada bursztynowa. Autostrady w Knurowie, zawracam na rondzie i wracam na autostradę znowu ponownie. Robię sobie takie kółeczko, zawsze ten odcinek biorę, bo mam możliwość przetestowania urządzeń czy mebli czy czegokolwiek na autostradzie i na normalnych drogach dojazdowych, takich zwykłych wojewódzkich. One są często są słabej jakości. Także zawsze sobie ten odcinek, na tym odcinku testuję te moje różne urządzenia. Także jak widzicie, na rondzie zawróciłem i wjeżdżam znowu na autostradę i jadę z Knurowa w stronę Rybnika. Tam jest kilkanaście czy kilkadziesiąt kilometrów. Także w ten sposób mogę sobie zawsze sprawdzić tą jakość moich mocowań. Także za chwilkę wjeżdżam, zobaczymy. We'll be right back.
Jak widać, kran wstępnie zamocowany. Tutaj odpływ też wstępnie zamocowany. Tu mamy kranik. Kranik przykręcony. Tutaj jest wylewka. Wylewka jest mniej więcej, wyciąga się na około 1,5 metra. Nie wystarczy metr, ale jest na 1,5 metra. Także będzie służył tak naprawdę ta wylewka do dwóch rzeczy. Do kąpania się na zewnątrz, po otwarciu tego okna będzie można spokojnie wylewkę sobie wyciągnąć poza okno i się kąpać. To będzie w lato. Natomiast w zimę będzie wyciągana wylewka do środka samochodu. Tutaj będzie wanna. Będzie można się spokojnie wykąpać. Także ta część jest zrobiona. Jeszcze Wam pokażę spód. Mamy spód. Przygotowany jest. Jeszcze nie podłączam, dlatego że tutaj będzie w tym miejscu na początku stał zbiornik na wodę, która będzie leciała sobie z kranu. Natomiast już mam pomysł, jak wodę z kranu pociągnąć do zbiornika, który będzie zamontowany w miejscu koła zapasowego, czyli z tyłu samochodu, ale to już jest kwestia instalacji, która będzie sobie biegła na całej długości tutaj. Także jak widzicie, te pierwsze prace dobiegają końca. Także cieszę się, że to już mam za sobą. Natomiast bo już jest ciemno, jutro będziemy montować tutaj przewody z zbiornika wody tutaj na dół do bojlera i do kranu. Także na dzisiaj kończymy, ale za chwilkę się znowu włączymy i będziemy działać dalej. Mamy kolejny dzień. Aktualizujemy temat. Dzisiaj będziemy sobie ciągnąć tutaj kabelek pod spód. Jedną część oczywiście użyjemy takiego trójnika. I jedna część będzie szła do rurki zimnej. Tu jest ciepła. A druga będzie wchodziła do tego cypanta. Czyli zimna woda będzie na żądanie albo do kranu, a tutaj będzie wchodzić nam do bojlera. A z tego miejsca będziemy wychodzić ciepłą wodą tutaj do tego cypanta. Także to jest moje zadanie na dzisiaj. Zabieram się do pracy. Tu już mam deseczkę, żeby sobie kroić te przewody. Mam cypanty. Mam trójnik. Także zabieram się do pracy. W tamtym miejscu, tam w rogu sobie na razie ułożę. Później oczywiście sobie jakoś to przyczepię, żeby to nie leżało byle jak. Jakoś sobie to zamontuję. Także zabieram się do pracy. Mamy rozgałęźnik przymocowany cybantem. Takie cybanty można kupić w Castoramie. One są od rozmiarów 10 chyba do 16. Czyli potrafią związać rurkę od 10 do 16 mm, także mamy podpięty. Teraz sobie tam to puszczę w tamtym miejscu i zaczynamy rozprowadzać. Zobaczcie, tu już mamy skręcony, czyli przewód, który biegnie od zbiornika wody, jest podpięty pod trójnik. Jedna część trójnika leci sobie tam na dół pod bojler. Ten cybant, tutaj będzie podpięta zimna woda w tym miejscu, a tutaj na górze będzie wychodziło do ciepłej wody. Także za chwilkę połączę i Wam pokażę. Zobaczcie, mam już zimną wodę przygotowaną. Oczywiście tutaj ten cybant ja sobie jakoś przykręcę na ściance, żeby był jak najdalej od pieca. I teraz zobaczcie sobie, tutaj na górze mam przykręconą wodę zimną. Oczywiście jeszcze będę dokręcał. Tu mam trójnik podłączona pod wodę zimną i teraz stąd będę wychodził do wody ciepłej. Czyli tutaj
To już czerwonym sobie wężykiem zrobię, żeby było wiadomo. I to praktycznie będę miał sprawę wody zakończoną. Na dworze straszna pogoda, nie lubię śniegu. Niektórzy z Was lubią, wiem o tym, ale ja nie lubię. No, także tutaj mamy częściowo wykonane. Za chwilkę zrobię jeszcze ciepłą wodę i włączę się i Wam pokażę. No, tutaj mamy gotowe. Tutaj ten czerwony przewód musiałem zrobić takie kółeczko, ponieważ nie mogłem go bezpośrednio włożyć, bo on się od razu zaginał. Tak, żeby nie było żadnych przerw. Tutaj w dostawie wody to musiałem zrobić takie coś. Chociaż ja widzę, że on się i tak tutaj troszeczkę zagina. Chodzi o to, żeby był jak największy przepływ wody. No, ale mniej więcej tak to wygląda. Tam mam trójnik. Z trójnika zimna woda leci na dół. Z góry leci do ciepłej wody. Mamy cybanty. Także teraz jak sobie odkręcimy, nie wiem, której stronie tu jest zimna. Tu jest chyba zimna. A tu jest ciepła. Czyli jak sobie będziemy mieszać, powinno nam elegancko chodzić. Także zobaczcie, instalacja wodna praktycznie gotowa. Tu oczywiście sobie chwycę to jeszcze tam ładnymi takimi obejmami i oczywiście tutaj sobie też to przyczepię troszeczkę wyżej, żeby mi to jak najdalej oddalić od pieca. No, ale tutaj tą instalację mam gotową. W tym miejscu jeszcze stanie sobie zbiornik. Mam już taki zbiornik. Problem w tym, że w to miejsce dokładnie pasuje mi zbiornik na paliwo. Taki, wiecie, kanister plastikowy na paliwo 20-litrowy. Elegancko mi to pasuje, jest dokładnie w tym miejscu. Problem w tym, że on jest czerwony. I nie za bardzo mi się chce mieć tutaj czerwony taki zbiornik. Poszukam sobie białego, przeźroczystego, żebym widział mniej więcej, jak się woda będzie napełniać. Także tutaj sprawę instalacji wodnej mam zakończoną, prawie zakończoną. Tutaj na górze nie będę robił żadnego kolanka. Po prostu bezpośrednio takim zwykłym giętkim przewodem bezpośrednio wyjdę stąd i wejdę do karnistra. Bezpośrednio, żeby tutaj nie robić żadnych kolanek. Tam żadnych długich włosów nie będzie. A jeżeli coś zostanie, to oczywiście na tej kratce, którą mogę sobie później wyciągnąć i wysypać. Także tutaj problemu nie powinno być. Także na dzień dzisiejszy, można powiedzieć, kończymy. Dziękuję za oglądanie. Oglądajcie dalej, bo w następnym etapie będzie podłoga. No i za kilka tygodni cała instalacja elektryczna. Także dzięki za oglądanie. Subskrybujcie, lajkujcie. Trzymajcie się, cześć.